Czy on rzucił sobie potę na niewidzialność? Bo słyszałem, że wrzucenie poty, ale nie wiem jaka to była pota, to jest zawsze najgorsze. Dobra, ale... O! Nie, 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 jest obok mnie, jest obok mnie! Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w ostatnim odcinku Lucyfer uwięził nas w więzieniu w jego zamku. To jest mega smutna informacja, ponieważ nie planowałem tego. Ja chciałem po prostu przyjść, włamać się, dowiedzieć co on tak naprawdę ukrywa w tym zamku, a zostaliśmy zamknięci i mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj jakiś sposób na to, żeby jakoś w jakikolwiek sposób uciec z tego więzienia. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. No a ja oczywiście witam was. Jesteśmy oczywiście w Minecraftiku, no w tej celi. Ona się troszkę pozmieniała, jak tak teraz widzę. Ale ledwo co wszedłem na serwer, jestem tutaj uwięziony i widzę, że się lekko to pozmieniało. Ja tutaj sobie spałem w tym wyrku i no i fajnie się spało, tylko że... Znaczy nie fajnie się spało, bo w więzieniu się spało, ale mamy... lekko się to pozmieniało. Pytanie, dlaczego się to tak pozmieniało? Nie mam pojęcia. Jest wszystko zamknięte, widzę, że... Wydaje mi się, że on mi powiększył tą celę, że tu może się bardziej komfortowo czuło, ale ogólnie i tak nie jest zbyt dobrze. Z tym, że tu jest jakaś... Czy tu jest? Ej, czy... Dobra, czekajcie, czy Lucyfer zrobił mi tutaj przejście, żebym ja mógł stąd uciec? Ej, to jest podejrzane, szczerze mówiąc. Czekajcie, czekajcie. Bo tutaj, jak widzicie, jest przejście od razu. Co jest grane? Tak nie powinno być. Ej, dobra, czekajcie, przechodzimy tu. Jesteśmy po drugiej... Ej, tu są otwarte drzwi. Ej, dobra, czekajcie, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy. Po cichu, bo nie ma co przesadzać. Trzeba prawda, sobie dawkować to. I trzeba uważać, być bardzo czujnym, bo w każdej chwili może ktoś tutaj wybiec za rogu i nie chciałbym tego bardzo. Ej, czy to oznacza, że ja tak szybko uda mi się uciec stąd? To jest zbyt podejrzane. On chciał, żebym ja to... Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Biegnie tu? Biegnie tu? Czy on tu biegnie, czy nie? Widziałem, że tam biegał gdzieś, ale... Nie jestem pewien, dobra, czekajcie. Chowajmy się tu za filarem, za filarem, za filarem i powoli. Tutaj nie ma go nigdzie. Dobra, jest tam przy wejściu, jest przy wejściu. Kurde, to tędy nie uciekniemy, nie, najgorzej, najgorzej, ale dobra. Słuchajcie, wydaje mi się, że on chciał, żebym wyszedł, więc... Jedyne co mógłbym zrobić, żeby mu się sprzeciwić, to nie uciec, bo on prawdopodobnie liczy na to, że ja ucieknę i możliwe, że chce, żebym to właśnie zrobił. Pewnie ma zaplanowane... O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, jest ryzyko, nie mogę tutaj tak nierozważnie przechodzić, więc ja zaryzykuję widzowie, nie ucieknę, bo podejrzewam, że on tego chce i może jakiś Pennywise nam czeka na zewnątrz, więc ja powoli po prostu, ja pośledzę go w sumie, bo może się czegoś nowego dowiemy na tym odcinku, jak go tak pośledzimy, więc... Dobra, czekajcie, lecę za nim, tylko trzeba ciągle się ukrywać z jakimiś filarami, żeby mnie nie zauważył, a najgorsze jest to, że w tym zamku korytarze są bardzo cienkie i jest duża szansa na to, że możemy kogoś spotkać. Dobra, poszedł sobie w tamtą stronę, okej. Jest tutaj na zakręcie, ja muszę ciągle uważać, żeby mnie nie zauważył na F5. Na F5, tak będzie najlepiej, jak będę na F5 tutaj sobie patrzył tam. Dobra, on chyba poszedł na górę, tak mi się wydaje, bo tutaj są schody na prawo. Na lewo moglibyśmy... Okej, tu są kraty. Czyli on... Czy on mnie teraz ściąga... Kurczę, wiecie co? Ja się boję, że on wie, że my go śledzimy i on mnie teraz ściąga w jakieś miejsce specjalnie. Nie wiem, bo to jest podejrzane, że jak weszliśmy tu, to nagle są kraty i nie mogę tak wyjść już. Pewnie jakby się wrócił, to już tam też ktoś będzie czekać na mnie. O kurde. Jest ryzyko, musimy powoli. Dobra, ja będę iść dalej w tą pułapkę, bo i tak byłem uwięziony, więc w sumie nic nie mamy do stracenia. A podejrzewam, że on tutaj jest zabezpieczony naprzeciwko moim ucieczkom jakimkolwiek, więc czekajcie, a tu... Kurde, te są kraty, co jest grane? Co jest grane? Dobra, czyli on na wprost wskazuje mi, gdzie mam iść, to jest podejrzane, ale... Dobra, czekajcie, czekajcie. Aha, on teraz stawia te kraty. Ej, dobra, jeżeli on teraz stawia te kraty, to możliwe, że on nie wie, że już uciekłem. Ej, dobra, to jest szansa jakaś na to, że on tego nie planował. Dobra, dobra, on tam dalej stoi, muszę uważać, tylko boję się, że on tutaj przyjdzie, ale mogę na F5 tam patrzeć w sumie. Dobra, on sobie poszedł w prawo i tam zamurował kratami, więc dobra, idziemy tu znowu. Na F5 patrzymy na niego, ciągle na F5, żeby widzieć, gdzie on idzie. Znowu tam coś będzie murował pewnie, bo on tutaj ewidentnie coś... Czy on użył poty na niewidzialność? Ej, jeżeli on użył poty na niewidzialność, to nie najlepiej, bo ja teraz nie wiem, gdzie on jest. Ale nie wiem, czy to była pota na niewidzialność, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie wiem, czy mam tam iść, czy mam tam nie iść. Ej, dobra, o nie, dobra, nie użył poty na niewidzialność, dobra, przebieg akurat. Więc dobrze. I teraz tak, czy... Nie wiem, co jest na lewo. Ja nie pamiętam tej rozpiski tego zamku, nie wiem, co gdzie jest już. Dobra, pójdźmy tutaj. Dobra, dobra, jednak nie, trzeba być uważnym bardzo. Dobra, on sobie tam idzie gdzieś dalej, nie wiem gdzie to idzie, ale dobra, zamknął drzwi, więc możliwe, że już nie wróci. Ja szybko tu ogarnę, o co chodzi. Dobra, tu nie zamknął, a myślałem, że tutaj coś zrobił, ale dobra, tu jest... Aha, tam zamknął i tutaj nie da się przejść, rozumiem, tak? Nie da się... A da się, kurde, na shifcie się dało! Czyli ja mógłbym w tym O kurde, jak wysoko! Nie wiem, czy ja bym to przeżył. Mógłbym tak niby powoli schodzić jedno po drugim. Ale dobra, ja pójdę zobaczyć, gdzie on prowadzi dalej, bo czuję, że możemy się dowiedzieć czegoś, co chcieliśmy się dowiedzieć już tak bardzo dawno, a nie mogliśmy. Dobra, otwórzmy... Dobra, on tam jest tam. Wiecie co, ja zrobię tak, że przejdę tu i lekko tutaj do góry, tu są jakieś schody. Dokąd to prowadzi w ogóle? Co to są za miejsca? Ja tutaj nigdy nie byłem. Widzicie, jakie te korytarze... Zamurował to tutaj też. Tu jest jakiś pokój gościnny czy coś, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale dobra, pójdźmy dalej za nim. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest na dole, bo tutaj widziałem, że on schodził na dół, więc dobra, schodzimy sobie powolutku i zobaczmy, ja słyszę, że tu się pali jakieś ognisko. Dobra, czekajcie, gdzie on jest, bo ja go nie widzę. O, dobra, jest tam, dobra. Dobra, wiecie co, ja wyjdę na górę, ja liczę na to, że on zaraz tu wyjdzie po prostu, ja tymi schodami tutaj na górze poczekam. I po prostu jak on sobie pójdzie, to tam wejdziemy na dół i zobaczymy, co tam jest. Ja mam nadzieję, że zaraz stamtąd wyjdzie jakoś. Czekajcie, bo ja muszę patrzeć... O, czy on pije... Chłop, co potę pije normalnie teraz? Dobra, czekajcie, schodzimy na dół, bo poszedł na lewo, więc zrobił tak, jak myślałem, że zrobi. Dobra, nie, mam nadzieję, że nie wróci. Jakby wrócił, to by była tragedia, przysięgam, ale dobra, zobaczmy, co on tutaj zrobił. Postawił te netherraki. Kurczę, ale ich dużo postawił, tu też na suficie są. Co jest grane? Ej, dobra, ale co to ma przedstawiać w ogóle i tak dalej? Nie wiem totalnie, ale... Dobra, mamy te... Czy to jest jakiś ukryty szyfr może, coś tego typu? Że to ma jakieś znaczenie położenia i tak dalej? Może te trzy prezentują, nie wiem, ten zamek na przykład? To jest na przykład, nie wiem, palionowo? To nie wiem, co to... Nie wiem totalnie, ale dobra, czekajcie. Ja bym mógł stąd w sumie uciec, jakbym chciał teraz, tak... O kurde! O, jest tutaj, nie, uciekamy. Chłop, co pił potę na moich plecach, co jest grane? Nie, dobra, idziemy stąd, czekajcie, gdzie uciec, dobra, idziemy w stronę portu, z tym, że on może się spodziewać, że ja będę tędy iść, dobra, chowamy się, nie uciekam, bo on może pójść w takie strategiczne punkty, gdzie ja będę chciał uciec, więc się chowamy, czekajcie, przejdźmy tędy, zobaczmy dokąd to, a to donikąd prowadzi. Jest tu na dole. Nie widział mnie tu chyba. Dobra, czekajcie, spróbuję stąd uciec. Niech on sobie tu siedzi. Ja po prostu wyjdę, spróbuję wyjść drzwiami, tak żeby on tutaj sobie Czy on rzucił sobie potę na niewidzialność? Bo słyszałem, że rzucenie poty, ale nie wiem, jaka to była pota. To jest zawsze najgorsze. Dobra, ale... O! Nie, jest obok mnie! Nie, tu zamykam, zostaw mnie! Nie, proszę, zostaw, nie, dobra, tu jest zamk... Ała, nie, no kurde, znowu mnie pokonał, nie, znowu mnie zamknie w więzieniu. No, widzowie, jestem tak, jak mówiłem, znowu jestem w celi, ale... Kurczę, kiedy on to zmienił? Tu się dało normalnie wyjść tędy. Dlaczego to jest zamurowane w tym momencie? On to... Tak jak mówię, to było wszystko w planach. Czy on chciał mi w ten sposób pokazać, że ja nie mam szans się stąd wydostać? Mogłem uciekać przy najbliższej okazji, która była. Mogłem. Kurczę, żałuję, że tego nie zrobiłem. No ale dobra, no trudno. Nie mam w sumie wpływu na to, jak to zrobiliśmy, więc słuchajcie, no kolejny odcinek. Myślałem, że uda mi się uciec. Nie udało mi się uciec, no niestety jestem dalej zamknięty. W każdym razie dajcie mi jakiś, nie wiem, piście bzykowi, że jestem tu zamknięty, może mnie jakoś odnajdzie czy coś i mnie uratuje. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.